Gosiu, no trzeba przyznać, że gdzie jak gdzie, ale tutaj na magicznej gwiazdce jest prawdziwa świąteczna atmosfera. A czy u Ciebie w domu już te święta czuć? Czuć i nawet jeszcze one wyglądają, bo już mamy drzewko, mamy choinkę pięknie ubraną, wszystkie dekoracje porozkładane. Wiesz co, jak ma się dzieci, to te święta przychodzą znacznie wcześniej. I naprawdę jest dużo z tego frajda i... Ja mam przyjemność z tego, że po prostu te święta nie trwają chwilę, tylko już dłużej się cieszę tą atmosferą świąt. Uwielbiam święta, jestem wielką fanką. W związku z tym też, kiedy przychodzi ten taki świąteczny czas, chcę, żeby on trwał jak najdłużej. Co jest dla Ciebie najważniejsze w tej świątecznej atmosferze? Czy to jest na przykład wspólne przygotowywanie potraw, czy dekorowanie choinki? Czy macie jakieś swoje świąteczne tradycje, które co roku powtarzacie? Wiesz co, najchętniej by było oczywiście lepić bałwana i rzucać się śniżkami, ale to chyba nie będzie nam dane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten śnieg może spadnie. Ale jeśli nie, to nic nie szkodzi, bo święta Bożego Narodzenia są tak magiczne i najważniejsze to, żeby po prostu być razem i robić wiele rzeczy razem, więc wspólnie ubieraliśmy choinkę, przed nami jeszcze oczywiście cały moment przygotowywania świątecznych potraw i to jest bardzo przyjemne. Dzieci się uczą bardzo dużo i też cieszę się, jeżeli mogę przyjść w taki dzień jak dzisiaj tutaj i wspólnie z rodziną wesprzeć akcję Karoliny, bo to jest naprawdę wyjątkowa, magiczna gwiazdka właśnie zorganizowana przez nią. O, i tutaj właśnie idzie Karolina. O. Odetchnąć na chwilę. Tak, tak. Hej!